Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Miłować oznacza nie tylko powstrzymywać się od czynienia jakiegokolwiek zła, nie czynić krzywdy bliźniemu, ale miłować to przede wszystkim działać na rzecz dobra bliźniego. Jesteśmy wezwani do dobrego działania na rzecz osób, które wyrządziły lub wyrządzają nam krzywdę. Przeklinają nas, oszukują czy okradają. Mówią słowa kłamliwe o nas. Jesteśmy powołani jako wyznawcy Chrystusa do miłowania tych, którzy nas lekceważą, kpią z nas, błaznują naszym kosztem. Mówią o nas rzeczy niestworzone, które nas bolą. Ciężko jest żyć i pracować z tymi, których słowa, gesty, spojrzenia dają nam odczucie wielkiego wewnętrznego cierpienia. To bardzo trudne, gdy drugi usiłuje we mnie zniszczyć to, co dla mnie jest dobre, prawdziwe, piękne, święte. Odnieść się sercem do tego, który pozbawia mnie dobrego imienia w moim środowisku, kto jest zuchwały i mający poparcie w osobach wierzących Jemu w sposób bezkrytyczny. To jest sztuka, to jest heroizm, to jest duchowe bohaterstwo, to jest miłość nieprzyjaciół. Formą okazywania miłości naszym nieprzyjaciołom jest modlitwa. Modląc się za takiego człowieka, przekazuję go i pozostawiam w rękach Boga. On wzbudzi w nim to, co pomoże zrozumieć problem, jaki w sobie nosi. Miłując nieprzyjaciół, staje się człowiekiem Jezusa Chrystusa, Jego uczniem, bratem, przyjacielem. On miłował i miłuje nieprzyjaciół. I to jest właśnie sposób na naśladowanie Boga. Powiedzielibyśmy naśladowanie heroiczne. To jest droga prowadząca, jedna z wielu, do świętości. Miłując nieprzyjaciela, życzę jemu tego, co sobie samemu. A przecież sobie życzę tego, co najlepsze. Życzę jemu tej bliskości Boga, które to pragnienie w odniesieniu do własnego życia w sercu przechowuje. My przez miłość nieprzyjaciół zbliżamy się do Jezusa, do Jego krzyża. My byśmy w wielu wypadkach nie byli w stanie ponieść tego upokorzenia ze strony innych, czasami wręcz deptania, gdybyśmy mocno nie trzymali się Jezusowego krzyża. Ta miłość jest szczególną formą uwielbienia miłości ukrzyżowanej. I taka postawa sprawia, że ja również pozwalam się ukrzyżować. Pozwalam stać się głupstwem dla świata. Pana Boga zaczynamy doświadczać wtedy, gdy radykalnie zmienimy swój
stosunek do nieprzyjaciół. Zobaczmy, tam gdzie miłujemy nieprzyjaciół, jesteśmy zdolni wejść w obszar życia mistycznego, życia kontemplacyjnego. Dlatego niezbędne jest pokochanie swojego wroga wewnętrznego. Taką jest skuteczna metoda pokochania wrogów zewnętrznych. To trudne zobaczyć brata w kimś, kto chce mi wyrządzić zło lub też tego dokonał. Zanim to osiągnę, potrzeba, abym odkrył, że w nim dominują te same uczucia, te same lub podobne niszczące popędy, które prowadzą do postawy nieprzyjaźni. Tylko miłość może uleczyć z wrogości do innych. Tylko miłość Pana Boga. Miłując nieprzyjaciół, nie powinniśmy spodziewać się czegokolwiek w zamian, jakiejś wdzięczności, jakiegoś zrozumienia, jakiejś przychylności osoby, którą staramy się miłować. Doświadczając łaski Boga, jesteśmy wystarczająco silni, aby żyć miłością, która nie jest pochodzenia ludzkiego, lecz Bożego. Co nam pozwala miłować nieprzyjaciół? Miłość, która jest z Boga. Nie próbujmy miłować człowieka tylko naszą ludzką miłością, bo to może prowadzić do katastrofy.